Jesteśmy koło Frankfurtu, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Wsiadliśmy do takiego lepszego komisu z klientem po BMW F11, tutaj właśnie stoi na czerwonych tablicach. Przed chwilą robiliśmy jazdę porównaną nią. 3-litrowy dieselek. Jednak 3-litrowy dieselek to nie jest 2-litrowy dieselek. Nie ma co porównywać. Auto fajnie wyposażone, panoramę, dach ma. Drugi komplet kół. Shadow line. Panorama dach. Zaraz przejdę jeszcze. No i auto już jest przygotowane do jazdy, tablice założone. Jak zwykle węgierskie. No ale niestety trzeba jakoś sobie radzić. Pokażę wam, co tu jeszcze stoi, bo tu dużo ciekawych aut stoi. Są tu ładne auta na pewno. Tylko zaznaczam od razu, że większość tych aut jest po prostu sprzedawanych na firmę, czyli na gewerbę, czyli trzeba mieć firmę, żeby je kupić, lub trzeba doliczyć sobie po prostu podatek, bo większość z nich jest podana cena netto. No ale pokażę wam mniej więcej, jakie to autko stoją, na przykład taka BMW 3-litrówka. No, ale wam nie pokażę ceny. 2016 rok, 49 tysięcy ma przejechane. Bardzo mały przebieg. Następna BMW 6, 4 litry w dieselku. 13 rok, 63 tysiące, 41 tysięcy euro. No na pewno nie jest turecki, ani libański, ani arabski komis, tylko niemiecki. Passat w sedanie, 2 litry TFSI, 13 tysięcy. Wiem, że na placach można kupić go dużo taniej, ale z takim przebiegiem ciężko, 87 tysięcy. Zaznaczam, nie jest to turecki plac z wywłokami. O, fucking shit. Patrz, ile ten SAP kosztuje. 2008 rok. Zgadnij ile. A nie patrz. No ile byś powiedział, że kosztuje? 15. Ja pierdolę. Drogi w chuj. Przepraszam. DS5, 2 litry HDI, 13 rok, 130 tysięcy, 12 tysięcy. Są tu drogie auta. Naprawdę drogie, ale nie są cyganione. No popatrzcie tylko na przebieg tego auta. 13 rok, 63 tysiące. No ale cena 10800. Z przebiegiem większym można go kupić taniej. Następny Scenic. 12 rok, 99 tysięcy. Dyszka. A na sam koniec pokażę wam perełkę, bo tu stoi auto, które kosztuje 195 tysięcy euro. Stoi na hali, zaraz tam pójdę, może mi pozwolą. 80 tysięcy, 8790. Subaru Forester. 5 koła euro. Niestety jestem już sprzedana. Tiguan. 17 tysięcy euro. Ale przebieg 67 tysięcy. Konrad!
B klasa 23. C klasa 18. Konrad. Nie. Nie mówić, ile ta BMW kosztowała. Nie można, nie? Dobra. Pokażę wam teraz to BMW, ale nie powiem wam, ile kosztowała, bo to jest tajemnica. Wszystko jest tajemnica, tylko mogę wam pokazać, jak wygląda. Szósteczka, 17 koła euro, 2,12 rok, 126 tysięcy przejechanych, poznamy. Tu następna. €30 000 z tego, co widzę. 2,16 rok, 112 tysięcy. A trójka 2,14 rok, 120 tysięcy, to 14 tysięcy. A siódemka 45 tysięcy, 2,15 rok, przebieg widzicie sami. Dobra, idę się spytać i pokażę wam to autko za 190 parę tysięcy euro. 2,7 rok, 108 tysięcy. Patrzcie, jaka cena. I tu mamy to Porsche, o którym mówiłem, GT3 RS. Was fu Baujar ist das? Ein Jahr alt. Erste Hand. To auto ma rok, jest z pierwszej ręki. Wie viel Kilometer? 3000 oder 2500. A jest tu, co wizuje? Auto ma 3000 km przejechane. Kosztuje 195 tysięcy euro. Und was kostet Nagel neu? Das war eine limitierte Auflage, der GT3 RS, mit 911 Stück nur gebaut, weltweit. Nur 900 Stück? Ja. Und das sollte der letzte Saugmotor sein, ohne Turbo. Der letzte Sauger. Ach so, bei Porsche. Und die machen nicht mehr. Für 230.000. Also ohne Turbo ist das, keine Turbo. Letzter ohne Turbo. Ich übersetze das. Ja. To jest ostatni model produkowany w Porsche, który był silnik wyprodukowany bez turbiny. Und wie viel hat PS? 500 ungefähr, oder? Bitte? 500 PS hat er ungefähr. 560 km. Ma 560 koni i wypuszczono 900 sztuk tego modelu. I to był ostatni model, który był wypuszczony bez turbiny. Und neu hat er gekostet? 230 oder sowas. Aber normalerweise kaufst du für 230 neu. Aber kann man nicht kaufen. In den nächsten Laden kostet, kannst du verkaufen für 300. Ja, ich weiß. Nur 900 Stück. Aber wir müssen ein halbes Jahr müssen wir behalten. Und kann man nicht sofort verkaufen, ja? Nein, ein halbes Jahr Haltezeit. Aber jetzt können wir verkaufen. Mein Chef hat den, weil den kann man auch nicht normal sagen, ich möchte so ein Auto. Ja, Porsche sagt, du kriegst einen und du kriegst einen. Muss, ja, wir ja. machen schon 20 Jahre Porsche, mein Chef hat schon viele Porsche gehabt und das hat er einen gekriegt. Nur auf Zuteilung. Czyli takiego auta nie można normalnie kupić, trzeba po prostu. Porsche sam sobie wydzierał klientów na to auto, ponieważ tylko 900 sztuk było wyprodukowane. I tak naprawdę te nowe Porsche można było kupić za mniej niż później zostało sprzedawane z drugich rąk. Ponieważ tak mało ich było. Dla mojego klienta znalazłem Golfa 6 w wersji Highline 1.4 DSG Alcantara
duża nawigacja, kierownica multifunkcyjna, 150-konny, 1.4. Naprawdę bardzo ciężko znaleźć to auto w takiej cenie, jak tutaj jest. Tutaj auto kosztuje 5,5 tysiąca euro, 20 rok. Ile kilometrów ma przejechane, dopiero zaraz będę wiedział, bo sprzedawca poszedł po klucze. Także dopiero zaraz się dowiem, ile ma kilometrów tutaj z tyłu za tym autem stoi. Tak mi się rzuciło w oczy Chevrolet Colorado, ale ile kosztuje jaki silnik, to nie wiem. Und diese Chevrolet Colorado ist deine auch, ja? Und weißt du was kostet? 5000. 5000 kostet. Weil się bawia? A więc Colorado kosztuje 5000. Hast du gesagt mit Schlüssel? Ich habe keine Nummer gegeben, alle VW-Schlüssel. Ach so. Das ist diese Kraft. Ah, ja. Więc auto nie jest podpisane i sprzedawca szuka klucza. Zaraz się dowiemy, ile ma przejechane. Hast du keine? Aber ich muss bringen, ich muss. Okej, okej, dann ich warte hier auf dich. Ja, ja. Dobra, muszę poczekać, po jeszcze inne klucze. To może przy okazji pokażę, co tu stoi w okolicy. Kady, hitba. Co jeszcze? Jest ciekawszy aut. Ciekawszy aut, tu oglądałem przed chwilą. Taką Kia Ceed 2012 rok, 1.6 benzyna, 106 tysięcy przejechane. Bardzo ładne auto, na pewno też poszukiwane. Ostatnio właśnie udało mi się sprzedać, tylko ze starszą. To jest już wersja poliftowa. No i ostatni rocznik w tej budzie, nie? 13 już jest nowy model. Ładne auto. Co tu mamy jeszcze? Astra GTC. Nie wiem, ile ona kosztuje w automacie. CRV-kę. To w Dizdona tu stoi. Chwilę. Chyba się nie doczekam. O, te klucze. Oj Boże, Boże. Z tej strony jeszcze tego Golfa pokażę. Ja, diese Schlüssel. Diese Schlüssel. Kurwa mać. Ja. Ale Schlüssel muszę bringen. 187.000. 187, ja. Kurwa, was hast du gemacht? Okay, ich mache das, ich mache das. Mach mal. Langsam, langsam. Nein, mach mal nicht. Start, start. Ja, 187.000 hat er genommen. Also für meine Kunde ist das zu viel. Er sucht, aber nicht mit diesen Kilometern, weißt du. Aber ich gucke es trotzdem. Nie ma trolle, guck mal, hat Kamera, glaube ich auch. Bo tak żeście nie widzieli, ale... Nie wiem, czy to będzie widać, ale... Ale o, tu jest zrcało. No i wszystko co tanie właśnie tak się kończy. Z drugiej strony, bo z drugiej strony było widać bardziej. O, jest już zaprawione sprayem. Trochę. O, tej pęka wszystko. Masakra.
Z daleka auto ładne, ale jak się tutaj przypatrzy, no to niestety. No ale tak to jest. Co tanie, nie będzie dobre, nie?